i zobaczymy, czy kopacze zdołają zrewanżować się Sweet Teamowi za porażkę w grupie. A teraz walka o brązowy medal NLS Christmas Cup 2018. BKS wczorajsi kontra brąz. Pierwszy w tym spotkaniu zaatakowali piłkarze BKS-u, a konkretnie Bartek Pyszkała. Teraz odpowiedź brązu uderzał Mateusz Mań. I ponownie znakomita interwencja Maćka Michałowskiego. Szkoda niedzieli.
Mateusz Smań. Bardzo Pyszkała, teraz bardzo przejęcie. Bardzo Pyszkała, ale niedokładnie dograł piłkę do Michała Turka. I od bramki rozpocznie Paweł Bocheński. Jest pełna 2 minuty do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania. Maciej Michałowski. Wojciech Korszak, Widowiska, Daniela Smoczyńskiego, brąz na minutę przed końcem pierwszej połowy. Wychodzi nam prowadzenie Daniel Smoczyński. No i muszą gonić wynik. Piłkarze BKS-u. Próbował zaskoczyć Maćka Michałowskiego Paweł Bocheński. 30 sekund do końca pierwszej części gry. Kamil Kowalczyk do Bartka Pieszkały. Dobra interwencja Daniela Smoczyńskiego. Nasz!
Bartek Wyszkała. I wprost Łukasza Świdlińskiego. Cały czas od 7 minuty utrzymuje się prowadzenie Promsu. Jakiś problem zdrowotny Michała Turka.
Zapraszamy, jest potrzebna zmiana. Maciej Wiśniewski już nie za tym gry. Opisujemy trochę! Troszkę wyżej! Troszkę wyżej! Bartek Pieszkała! Bartek Pieszkała! I znakomicie po raz kolejny Paweł Bocheński! Maciej Michałowski już cały czas na połowie Bronsu. Mogło paść, to się mogło zakończyć fantastycznie dla BKS-u. Jednak odbił piłkę Paweł Bocheński, ojciec sukcesu Bronsu w tym spotkaniu, a więc brązowymi medalami, a przed nami wielki finał.